Coraz więcej radości swoim kibicom dają sanoccy hokeiści. Drużyna Ciarko KH odniosła drugie z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach drugiej ligi słowackiej. Tym razem sanoczanie wygrali 4-3 z wyżej notowaną ekipą z Rimawskiej Soboty. Na ławce trenerskiej gospodarzy ponownie duet Marcin Świkła, Tomasz Demkowicz. Ten postanowił pomóc macierzystej drużynie po tym, jak zakończył pracę w Bytomiu. A zespół wzmocniony powrotem kapitana Marcina Wilusza zagrał świetne spotkanie. Wprawdzie to rywale otworzyli wynik meczu, ale kolejne bramki były dziełem gospodarzy. Dwa gole strzelił Maciej Mermer, trzecie trafienie dołożył Maciej Bielec. Goście zdołali strzelić kontaktową bramkę 5 minut przed końcem. Natychmiast skontrował ich jednak Patryk Chmura. Mecz trzymał w napięciu, rywale tuż przed końcem pokusili się jeszcze o jedną bramkę, ale na więcej nie było ich stać. Ciarko, Rimawska Sobota, 4-3. Uczymy się nawyków i młodzi chłopcy uczą się tych nawyków takich seniorskich. I mam nadzieję, że to tylko będzie procentować. Im dalej w las, myślę, tym będzie lepiej. W tabeli grupy B sanoczanie awansowali na 6. miejsce, mają w dorobku 10 punktów. W najbliższą sobotę początek rundy rewanżowej Ciarko zagra z HK Trybiszów.